Kiedyś za młodu nie chciałem iść do szkoły i wsadziłem termometr do herbaty. Niestety herbata miała over 9000 stopni i termometr pękł. Nie chciałem dostać po dupie, więc wyjebałem termometr za szafę, pewnie dalej tam leży. Potem babcia weszła do pokoju i spytała, czy mam temperaturę. Ja mówię, że nie i odłożyłem termometr już babciu. No to babcia zasiadła, patrzy jak wpierdalam śniadanie i w pewnym momencie pyta się A herbatki czemu nie pijesz, niedobra? Ja jej na to, że właśnie jakaś dziwna. Wtedy babcia podeszła, wzięła kubek, spróbowała, uznała, że normalnie smakuje i że sama wypije. No i niestety wypiła. Niedługo po tym nie miałem już babci. Dostała krwotoku w przewodzie pokarmowym. Lekarze uznali, że to jakiś wyjątkowo duży wrzut pękł. Do dziś tylko ja znam prawdę i nikomu o tym nie mówiłem.